wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Ludzie Jezusa. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. Był człowiekiem, ale był Bogiem przede wszystkim. I tak myślę, że tak ludzie myślą. Za takiego cierpiętnika jak my, który oddał życie za nas i żeby nam się lepiej powiodło. A ja nie wiem. Ja się nie znam na tym. Ja nie wiem. Też zależy od w sumie religii, bo jeżeli chodzi o muzułmanów, no to mają go jako proroka, tak? Przeciętni nastolatkowie raczej mają niskie mniemanie, bo do kościoła za bardzo nie chodzą i też im się nie udziela wiary. No za Pana, za Stwórcę. Dziś ludzie uważają Jezusa za autorytet, ideał, wzór życia, ale tak doskonały, że chyba nieosiągalny dla zwykłego człowieka. Jest moim Panem, bardzo mi pomaga w życiu. No, w każdej chwili, gdy potrzebuję pomocy, zwracam się do Niego i doświadczyłam już kilka razy obecności Jego. Jeżdżę samochodem, miałam kilka takich zdarzeń naprawdę ciężkich i dzięki Niemu, dzięki temu, że przed wyjazdem modlę się w samochodzie, On mi pomaga. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii zadaje swoim uczniom ważne pytania. Pierwsze, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? I apostołowie odpowiadają, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza czy któregoś z proroków. Widzimy, że osoba Jezusa Chrystusa budzi kontrowersje. Nie wszyscy są w stanie poprawnie odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus. Podobnie jest i dzisiaj. Są i tacy, którzy uważają Chrystusa tylko i wyłącznie za postać historyczną, postać nie na dzisiejsze czasy. I dzisiaj Chrystus zadaje każdemu z nas to pytanie: a ty za kogo mnie uważasz? Kim jestem dla ciebie? Czy naprawdę liczę się w twoim życiu? Odpowiadając na to pytanie, pomyślmy, czy rzeczywiście Jezus jest obecny w naszej codzienności. Czy Jego obecność w Eucharystii, Jego obecność w sakramentach, w Bożym Słowie, w spotkanym drugim człowieku rzeczywiście przemienia moje życie? Jak często dziękuję Chrystusowi, że oddał swoje życie na krzyżu za mnie, że dla mnie zmartwychwstał, bym miał życie wieczne. Obok Chrystusa Jego pytania nie można przejść obojętnie. Trzeba dać konkretną, jednoznaczną odpowiedź. Myślę, że pytania z dzisiejszej Ewangelii są również ważne z tego powodu, że są to tak naprawdę pytania o naszą tożsamość. Kim tak naprawdę jest człowiek? Kim jestem ja sam? Błażej Paskal w swoich filozoficznych rozważaniach zatytułowanych Myśli napisał, że wprawdzie znamy Boga dzięki Jezusowi, ale i samych siebie poznajemy dzięki Niemu. Z dala od Niego nie wiemy ani czym jest nasze życie, ani nasza śmierć, ani Bóg, ani my sami. Tę myśl podjął papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis, kiedy pisał, iż poznanie Chrystusa jest kluczem do zrozumienia, kim jest człowiek. Jest kluczem do zrozumienia, kim jestem ja sam, do zrozumienia samego siebie. W naszym seminarium kapłani i alumni odczytujemy Chrystusa także jako dobrego pasterza, czego wyrazem jest figura stojąca na seminaryjnym wyrydarzu. Chrystus, który zna swoje owce i my, którzy jesteśmy wezwani do tego, by pójść za Nim i głosić Jego naukę, Ewangelię. Troszmy się zatem o naszą wiarę osobistą, o wiarę w naszych rodzinach poprzez modlitwę, poprzez niedzielną i świąteczną Eucharystię, przez sakramentalne życie, słuchanie Bożego Słowa i troskę o drugiego człowieka. Także na wakacjach, także na naszych urlopach. Bądźmy wierni Chrystusowi. On jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. U
Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. Żyj.